Dzień dobry. Jeżeli macie chwilę, to posłuchajcie, bo to może was zainteresować. Jak myślicie, gdybyśmy postawili komórkę przed lustrem, to co różniłoby ją od jej odbicia? Odpowiedź brzmi: wszystko. Jak to możliwe? Ano na takiej samej zasadzie, na której prawa dłoń jest różna od lewej dłoni. Chodzi o to, że komórki są zbudowane z cząsteczek chiralnych, których odbicie lustrzane jest różne od oryginału i nie można ich na siebie nałożyć. Spróbujcie to zrobić z prawą i lewą dłonią. Jestem niemal pewny, że kciuki sterczą w przeciwnych kierunkach. Życie opiera się o L-aminokwasy, a DNA komórek jest zawsze prawoskrętne. Między innymi dlatego, że wszystkie struktury komórkowe, które kopiują materiał genetyczny i przepisują go na białka, są przystosowane właśnie do pracy z prawoskrętnymi helisami. Ale badacze z pekińskiego Uniwersytetu Tsinghua opracowali białko, które może współpracować z lewoskrętnym DNA, co jest krokiem milowym na drodze do stworzenia komórki, której przynajmniej fragment byłby lustrzanym odbiciem normalnych, żywych indywiduów. Niby fajnie, ale pierwsze co przychodzi do głowy to pytanie: po co? No to wyobraźcie sobie, że wszystkie komórki to prawe dłonie, a wszystkie, powiedzmy, wirusy to rękawiczki, które pasują tylko na jedną dłoń. Angażując wiedzę o ewolucji i zdrowy rozsądek, możemy podejrzewać, że w takim świecie będziemy mieli do czynienia tylko z prawymi rękawiczkami. Te lewe nie mają najzwyczajniej nosicieli i przepadają. A teraz do takiego układu wprowadźmy lewą dłoń. No właśnie, takie lustrzane komórki mogą być całkowicie odporne na działanie patogenów. Ale to trochę zalatuje sci-fi. Bardziej racjonalnie, największe nadzieje w związku z tym odkryciem wiąże się z tak zwanymi aptamerami, czyli fragmentami DNA lub RNA, które łączą się z konkretnymi elementami komórki i po takim połączeniu mogą pełnić funkcje terapeutyczne. Problemem jest jednak to, że prawoskrętne aptamery są po pewnym czasie rozkładane przez enzymy zawarte w komórce. Inaczej rzecz miałaby się z lewoskrętnymi formami, ale póki co ich otrzymywanie jest czasochłonne i kosztowne. No chyba, że mielibyśmy enzym zdolny do zbudowania lewoskrętnej helisy DNA. Wtedy według niektórych mielibyśmy fabrykę do produkcji, jak to się często w nauce twierdzi, chociażby leku na raka. I wygląda na to, że mamy, a przynajmniej zaczynamy mieć pomysł, jak możemy je dostać. Tyle na dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia.